Widzowie Pantheon Rise of the Fallen to jest takie MMORPG w starym stylu. Jak nie wiadomo w jakim stylu powiedzieć, a wygląda archaicznie, to trzeba powiedzieć, że jest w starym, klasycznym stylu. Widzowie Ultima Online i tego typu rzeczy, EverQuesty i tak dalej, i tak dalej. Pantheon Rise of the Fallen powstaje, nie wiem, chyba 12 lat już, a co najmniej 10. Oczywiście fundowana ta gra jest w ten sposób, że można sobie kupować dostęp do jakiegoś tam, e, jakichś testów. Można zapłacić tutaj chyba nawet kilka tysięcy dolarów. Czekajcie, pozwólcie, że rzucę sobie okiem, ile to tam było. Natomiast możliwe, że. Sorki, możliwe, że już tego nie ma w sprzedaży. Ty, a nie, jest, pledge. Pozwólcie, że rzucę okiem. No 10 tysięcy dolarów na przykład możecie sobie wydać na, na plakietkę Ascendant lecz jak ktoś chce. Więc. Kurczę, no, to nie kojarzy się dobrze. To się nie kojarzy dobrze. Natomiast po tych wszystkich latach. Chyba wzięli przykład z Ashes of Creation widzowie i wychodzi Early Access. 13 grudnia będzie startował, czyli zarówno miesiąc, 13 tysięcy wyświetleń 23 godziny temu. Yy, zaskakująco dużo łapek w górę. Filmik 1080p, niestety. Zobaczmy, co tutaj jest zaprezentowane, widzowie. наці клас. Przeczytałam się z komentarzem, ale zauważyłem coś. 40 dolarów gra będzie kosztowała widzowie. 40 dolarków. Strasznie amatorsko zrobili ten, e, ten trailerek. Strasznie amatorsko, ale widzowie, to jest jeden z tych tytułów, co macie QA e, od twórców. Od razu powiem, no jestem strasznie negatywnie do tej gry nastawiony. Strasznie. Wiecie, jak już takie Ashes of Creation jakoś jestem w stanie przełknąć, bo przynajmniej można coś pograć, przynajmniej coś pokazują. Tak patrzcie, jak realizowane są filmiki w tej grze. Tu jest prawie godzinne QA i jedyne co oni pokazują to babkę i gościa w rogu. Rozumiecie? To nawet nie ma ani jednego screena albo jakichś slajdów z tej gry. Tak samo pójdziecie sobie. Yy... No nie wiem, tutaj kolejne QA. Tyle, tyle czasu, okay. godzina QA i cały czas jest okay. tylko jedna plansza. I dopiero nie tak dawno wrzucili coś takiego jak. Czekajcie. Early Access Trailer. No to to co było, ale gdzieś tutaj był taki o, to. Tutaj dopiero wrzucili jakiś filmik, w którym sobie grałem przez dwie godziny i faktycznie pokazuję jakiegoś dungeona, w którym e, expią. No ale to jest 1080p z takim bitrate'em człowieku, że to wszystko jest rozmazane w pizdu. Jeszcze jest ciemno jak w dupie, no nic nie widać tutaj na tej, w, tej, w tej gierce. Tak samo tamten trailer jest nagrany w 1080p. Także no nie mam żadnych nadziei. Co nie wiążę żadnych nadziei z tą, z tą gierką. Zagrać sobie oczywiście zagramy, może mnie jakoś zaskoczy, skoro aż tak negatywnie jestem do niej nastawiony. Ale popatrzcie, tutaj jest dwuminutowy filmik, trailer i zwróćcie uwagę, na jedną rzecz zwróciłem uwagę. Że popatrzcie, że to jest tak krótki trailer. A nawet mimo to no tą samą scenkę wrzucili, tylko troszkę pod innym kątem. To co tam nie było już czego sfilmować? Że w ciągu dwóch minut aż musiały się powtórzyć te scenki? Nie rozumiem tego. No i, i co widzowie? No, z 40 dolarków Ludzie, co ciekawe, są dość pozytywnie nastawieni, patrząc na te ratio. Łapek w górę, łapek w dół. Nie wiem, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Jest tylko nawoływanie support Pantheon Guys. Finally, MMO for the old people. Tylko widzowie, czemu grać w taką grę, która jest w early accessie i wygląda w ten sposób, i czego ona się będzie wyróżniała? Aż zobaczmy jeszcze na oficjalnej stronie. Co tam jest takiego unikalnego? Cześć Arduil, witam, witam. 10 lat takie gówno robią. <śleshy> Flashbacki zawsze że mam, widzowie. Cześć Placuszek. Tak, 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 tak. To jest specjalny zabieg. Widzę, czy tu są opisane jakieś takie szczególne mechaniki tej gry, jak sobie wejdziemy na oficjalną stronę? Oho, chyba strona przestała działać. Cześć, Sivcak. Chyba strona kaput. Widzę, co wy wchodzicie na tą stronę? Że to przestało działać? Czy mi internet przestał działać? Nie, no strona upadła. <śledzowie> Widzę, przeciążenie jest. Dobra, jest, 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 widzowie. Uh, latest, latest screenshots game. Overview byśmy sobie zobaczyli. Czy to jest to? To jest to. I teraz tak. Można eksplorować szeroki świat. Można, widzowie, się wspinać w gierce w każdym kierunku. Um, percepcja to jest akurat zapowiada się ciekawy system, bo pozwala zobaczyć jakieś wskazówki, dialogi. I w ten sposób wpływa to na naszą podróż, czyli wiecie, takie typowe zerpegów zapożyczone. Powiedzmy, że to jest nawet interesujące, jeśli to spowoduje, że różne questy staną się w jakiś sposób nieliniowe i będzie można zauważyć pewne rzeczy i rozwiązać na inne sposoby. Unikalne skille widzowie i można się teleportować, tworzyć jakieś tratwy, mosty, bardzo dużo różnych możliwości na podróżowanie w gierce jest. Do tego można oczywiście wchodzić widzowie do danżonków. Można. E, tak, cykl dnia i nocy oczywiście jest. Jest jakiś klimat. Sześć brutalnych klimatów. Hmm. Ok, czyli to jest coś w rodzaju tego, że trzeba ekwipunek dostosować do, do odpowiedniego klimatu. Aha. mech, Historia. Unlock your potential. Mastery system. Zajebiście. Napisali unlock your potential. Tak jakby to był nie wiadomo jaki nowy system. Widzowie, tu chodzi o to, że masz mastery system i powoduje to, że jak nabijesz doświadczenie, to możesz ulepszyć skille i atrybuty. Spotkaliście się kiedykolwiek z czymś takim w MRP-u? Pierwsze słyszę. Rewolucja. Fortify your legacy. Uh, dobra, dobra. Stand your ground. Tank Healer Damage or Support. Czyli jest czwórca. Widzowie, spoko, że jest support. Uh, traity. Enemy Awareness. Limited Action Set. Ograniczona liczba skilli. <laughs> To też jest ciekawe widzowie. Ograniczona liczba skilli, którą można wykorzystać w walce, i to jest wpisane jako cecha nie? tej gierki. Taka powiedzmy, że zaleta. Można zbudować arsenał i podróżować wspólnie. No. Nie interesowałem się w szczegółach tą grą, nie oglądałem ani jednego Q&A, ale widzę, po prostu mi się nie chciało, jak, jak zobaczyłem, jak ta gra wygląda, ile lat powstaje. Jeszcze jak zobaczyłem te pledże za 10 tysięcy dolarów, no jest to dla mnie niesamowite. Uważam, że nie spina mi się to. Jakim cudem to się może utrzymać i dlaczego ludzie aż tak wierzą w tą grę? Na jakiej podstawie? Z czego to wynika? Jakby jeszcze te QA były prowadzone faktycznie, no nie wiem, jak w jakimś Star Citizenie albo Ashes of Creation i dawałyby iluzję, że tutaj nie wiadomo, jakie rzeczy się dzieją, ale autentycznie wejdziecie sobie na znowuż kolejnego QA i patrzcie, jak to wygląda. Goście gadają godzinę, 20 minut, nie masz jednego screena z tyłu, tu jest nic nie pokazane. Tu jest nic nie pokazane. Jeszcze co ciekawe, ta gra też miała jakieś zawirowania wcześniej, ale chyba zostało to usunięte, bo tam. Graficznie się ta gra bardzo zmieniła, później znowu się odmieniła, powiedzmy. Była taka bardziej kreskówkowa. A, tu jest chyba nawet z tą nową grafiką widzowie. Tak? Tak, tutaj jest ta powiedzmy nowa grafika. A później znowu wrócili do tego, co było. Praktycznie. Fascynujący temat, widzę. Aż chętnie wydam wasze pieniądze, żeby sprawdzić tę grę. Jest fascynująca. Cześć, Florek. No, hejtuję, hejtuję, bo jest dla mnie niezwykłe to, co. to, jaki ma odbiór ta gra. Jest dla mnie niezwykłe. Jeszcze zobaczmy komentarze pod tym filmem najnowszym. Amazing trailer. This looks like a garbage. No, wygląda jak 11-letnia. Zrobiona w piwnicy. Wygląda jak świetna gra, jak gdyby wychodziła w 2009. Bardzo nie lubię animacji, statycznego kombatu. Wygląda jak Runescape crap. 2005. A najlepsze komentarze są jakieś łapkowane, te, te pozytywne. Support Pantheon 74 łapki. O chłopie, tutaj gościu napisał widzowie, kurgon. E, Powiadomie moją dziewczynę, że 13 grudnia zrywamy. To nieźle. To musi być naprawdę udany związek, widzowie. Dla tej gry zrywa. Nie, widzę. Jestem po prostu ciekaw, jak to będzie wyglądało. Położymy na tym łapska i tyle. Nie zobaczymy.